Jest. Witam pana kapitana. Dawno z panem kapitanem nie grałem. Co tu pan kapitan? No to może spróbujemy obrony Alohina z panem kapitanem. Bardzo się cieszę. Widzę, że zaskoczyłem pana kapitana, bo udaje, że myśli. Pchnął, pogonił mi konia. Mój biedny koń do centrum idzie. Tym. To ja tym. O, szach. Zasłonię się. Obronię się. Oni tu idą na B6. Zwykle. Dlaczego ja mam iść na B6? Tu se pójdę. O, tak sobie wkleiłem, bo ja w brydża w ogóle nie gram, pan Mariutuniu. A czemu pan, panie Mariutuniu, w brydża nie gra? Jakie debiuty są w kolejce do omówienia? No w kolejce do omówienia w tej chwili jest obrona Pirca Mirca, jak mówił jeden znajomy warszawski szachista, chyba już nieżyjący, który nie cenił tego debiutu. Zaczęliśmy i ruszyłem projekt obrony Pirca, ale mam problemy techniczne. Bo jak zacząłem na chess24 rejestrować, to jak przeciwnik zrobił ruch, to mi w X splicie znikała pozycja. Jak ja robiłem ruch, to mi wracała. O i teraz nie wiem, co grać. No dobra, dobra. Panie Piotrze, ja muszę panu powiedzieć, że chodzi o hazard, to może powiedzieć, że jestem Jaroszem. Był taki szachista warszawski Piotr Jarosz, to pamiętam. Obrona Pirca i trwają negocjacje, żeby później był gambit hetmański. A co pan, panie Grzesiu, rozumie gambit hetmański? O gambicie hetmańskim to jest prześwit. Prześwit widzę. Tu. O gambicie hetmańskim napisałem 480 stron, 460 stron do spółki z Anatolem. Od D00 do D69. Więc panie Grzesiu, co to jest ten gambit hetmański? Z jakich książek studiuje pan końcówki? Witam pana Losta. Gdzie sam można przeczytać, panie Grzesiu? Chyba ja już nie mam żadnego egzemplarza. Pan spróbuje na Allegro. A w której się. W Bibliotece Narodowej powinno być. W Bibliotece Narodowej powinno być. Więc gram na chess, zagrałem jedną partię, wygrałem, jakiś słaby przeciwnik był, skoczył mi ranking o 35 oczek. I czym to bić?
No czym to bić? Oj. Czy może tego pionka na D5 trzeba było zbić? No bije, tak. A jak zbije gońcem? No bije. Trudno, raz się żyje. Pan Knocik, a może coś z E4 białymi? Witam pana Rejera. A co białymi? No była hiszpańska, panie Knocik. Była hiszpańska. Pan Wojciech, z jakich książek studiuje pan końcówki? To zależy, jakie, panie Wojciech. O, to zostanę. To powinienem mieć figurkę więcej. I wycofam się na z góry upatrzoną pozycję. Bardzo dobra książka jest, znaczy o końcówkach. Auerbacha, dwa tomy po niemiecku. Auerbacha, dwa tomy po niemiecku. To raz. Co jeszcze? Auerbacha i Krogiusa. Co trzeba wiedzieć o końcówkach przede wszystkim? Mam taką ukraińską książkę do końcówek. Bardzo dobrą po ukraińsku. Oczywiście. O, wymienimy. Szereszewskiego czytałem po niemiecku kilka razy, potem po rosyjsku, potem grubsze wydanie. Zaraz odpowiem na te pytania. Na to pytanie o końcówkach odpowiem. O, już nie dostanę szybkiego mata. Nie dostanę szybkiego mata. Nie dostanę szybkiego mata. Konia na D4 zbije, nie boję się. Doskonała książka o końcówkach wieżowych Smysłowa Levenfisza. Doskonała. Oczywiście korzystam z książek 5 tomów Auerbacha. O końcówkach pionkowych i o linii przepiórki. Doskonała książka inżyniera Szulcego. Bo trzeba się obronić. Napisana na podstawie wykładu przepiórki po aresztowaniu przez gestapo. Na Pawiaku przepiórka wygłosił wykład inżynier Szuk, potem zginął w Palmirach, jak wiemy, razem z Kusocińskim i z Ratajem był tam zamordowany. I wygłosił wykład o końcówkach pionkowych Dawid Przepiórka, doskonały polski szachista, organizator i kompozytor szachowy. Doskonałe są dwa tomy Gawlikowskiego oczywiście. Oczywiście mam na myśli Stanisława Gawlikowskiego. Doskonałe dwa tomy Stanisława Gawlikowskiego. Ta 1000 stron czytałem kilka razy i tę wieżówkę Gawlikowskiego też czytałem. Kontury gry końcowej Szereszewskiego czytałem. A, była też taka książka Sarkoziego i Portisza. 500 czy 600 końcówek, nie pamiętam. A co, źle mnie słychać? Zaraz, zaraz. Odpowiem, na razie jestem skoncentrowany na grze. Czułem, że... O! Dziękuję panu kapitanowi, tu groziły widły, miałem figurę więcej. Wracam do pytań i zaraz wracam do gry.
Także, panie Wojciechu, to te książki o końcówkach. To chyba wszystko, co o końcówkach. Witam pana Losta. Co pan sądzi o obronie marszala w nieprzyjętym gambicie hetmańskim? Panie Mariu Tuniu. Panie Mariu Tuniu. Panie Mariu Tunio. No oddaje pan centrum. Według Bondarewskiego 7 do 3. 7 do 3 ocena pozycji. I nie ma znaczenia, czy czarny biją na D5, panie Mariu Tunio, skoczkiem czy hetmanem. Panie Piotrze, czy można wiedzieć, na co pan zbiera zdatków teraz? Panie Lost. Panie Lost, jeżeli chodzi o datki, to liczba datków przekroczyła 4000. Nie pamiętam, ile dokładnie w tej chwili jest. I nie pamiętam, ile dokładnie. Czy może 4,5. I jak się spojrzy na ten komputer, na monitor, na kamerę, to nie zwróciło koszt nakładów technicznych na wyposażenie. Tam jeszcze miałem w notebooku w listopadzie chyba miałem wymianę na szybszy, bo tam, nie, to nie w listopadzie, to miałem, pan Mariu Tunio mi doradzał też wymianę na szybki dysk, to jeszcze nie pokryło. Natomiast zbieram generalnie na fotel w tej chwili. Na fotel zbieram. Bo ten kręgosłup mam taki, że ci wszyscy szachowi zbierają na fotel. Natomiast ja nie narzekam, ponieważ lekcje daję i mam osoby, które uczą się u mnie z widzów, spośród widzów i na tym pracą zarabiam. Natomiast no samo robienie, panie Lost, tych nie jest dochodowe i tak jak mówię, wydatki poniesione tam na internet jeszcze, a na kamerę. Mam kamerę za 1200 zł, ale ona za to miała roczną licencję X-Splita, którego uruchomiłem w lutym. Więc nakłady zdatków z donacji i spłat nie pokrywają kosztów technicznych, jeszcze nie pokryły, mimo że była jedna bardzo, bardzo duża wpłata 2,5 tysiąca. Ale tak zbieram teraz na fotel i na mikrofon. Ale z E4 jest hiszpańska karokan, kilka wariantów francuskich, szybki smok. Panie Grzegorzu, zgoda, ale tu chodzi prawdopodobnie o E4 od strony białych. Od strony białych była pokazywana hiszpańska. Pan Piotr, oglądam wycinki filmików radosnych. Padło stwierdzenie, żeby swoje na poziomie amatorskim porażki analizować szybko i zapominać o nich. Tak powiedziałem, panie Piotrze. Panie Piotrze. No nie. Zapominać trzeba, ale analizować trzeba. Powiem tak. Ponieważ mam. Powiem o zajęciach, które prowadzę z osobami, z widzami, bo mam takie zajęcia, które prowadzę na żywo i prowadzę poprzez Skype'a i w tych zajęciach najwięcej korzyści jest z omawiania partii waszych, z analizy, panie Piotrze, i tam wychodzą takie rzeczy, że które trzeba powtarzać, typu otwarta linia, białe, czarne pola, rozwijanie figur do gry w debiucie, a nie ruchy z gry środkowej. I to są, i z początku jest bardzo szybki przyrost umiejętności, bo te błędy zanikają. Natomiast no, trzeba analizować swoje partie. Być może, panie Piotrze, ja powiedziałem o swojej partii,
że ja nie pamiętam przegranych partii, zapominam, bo nie chcę się denerwować i generalnie pokazuję tylko przegrane partie w tym SC, w szkole tej, w tej szkole pokazuję przegrane partie. Natomiast panie Piotrze, a ja już wiem o co. Panie Piotrze, to dotyczyło gry w turnieju. Jeżeli gramy w turnieju, który trwa kilka dni, typu turniej wyjazdowy, to po przegraniu partii trzeba ją szybko przeanalizować, błyskawicznie omówić tylko jeden, dwa krytyczne elementy i zapomnieć. Natomiast trzeba do tego wrócić, po turnieju trzeba wrócić. Teraz sobie przypomniałem, to pan musiał mnie źle zrozumieć, panie Piotrze, albo ja się źle wyraziłem. Pan Wojciech, hetmański, wieżowe, piątkowe, lekko figurowe. Ale co, panie Wojciechu, pan pytał, skąd się uczę? Czy skąd ja uczę? Znaczy, jeżeli chodzi o wieżowe i piątkowe, to uczę na podstawie moich artykułów, które kiedyś pisałem, na podstawie różnych źródeł, również na podstawie tablic Thompsona, później Nalimowa. Mam gotowe artykuły o tych końcówkach i ja po prostu je czytam ze starych miesięczników szachy chess. Lekko figurowe to mam tam, skoczkowe mam jeszcze. Hetmańskich nie komentowałem, ale mam doskonały artykuł o końcówkach hetmańskich. Jeżeli ktoś ma dostęp, polecam miesięcznik 64 z marca 2000 roku, rosyjski, wychodzący w Moskwie, jest tam mój artykuł teoretyczny o końcówce hetmańskich, o końcówkach hetmańskich, tytuł oryginału, rola króla w końcówkach hetmańskich, Rosjanie zmienili na kiedy król jest głównym aktorem, jakoś tak to mi to przetłumaczyli. Tam sobie zażartowałem, bo mnie Rosjanie zapytali przed publikacją. Przed publikacją mnie zapytali o tytuł mój trenerski. Ja powiedziałem, oni mają taki starszy trener z SSR. To ja sobie powiedziałem, że jestem starszy trener Polski i oni to napisali. Oni to, ten żart potraktowali poważnie. Jako ciekawostkę powiem, że za mój artykuł dostałem artykuł wicemistrza świata Gryszczuka. Wtedy Gryszczuk był wicemistrzem świata w 2000 roku z tych 64. Ot taka była wymiana.